Mieliście może kiedyś tak, że oglądaliście jakieś anime, które was na tyle wgniotło w fotel, że chcieliście jak najszybciej po prostu wsiąść w samolot i polecieć do Japonii? Kraju, który jest przepełniony wspaniałą kulturą, jedzeniem, ludźmi i tymi wszystkimi kurwa bzdurami, które są w tych anime? Mimo iż pewnie jesteście bardzo przyzwyczajeni do pewnych schematów, jakie oglądacie sobie w chińskich bajkach i pewnie sobie wtedy myślicie, że anime na pewno dobrze pokazuje to, jak realnie wygląda życie w Japonii. Nie, nie ma mowy. Słuchajcie, no jeśli ktokolwiek z was tak kiedyś myślał, albo myśli, że faktycznie w Japonii po prostu co drugi człowiek wygląda właśnie tak i mówi co drugie oj, co, tak dalej, to jesteście w jakże ogromnym błędzie. Dzisiaj trochę pokrótce wam przedstawię to, jak anime potrafi oszukać was i pokazać wam mylny obraz kraju, z którego pochodzi. No bo przecież każdy z was chciałby kiedyś Japonię zobaczyć, także warto jednak wiedzieć, jakie są realia tego państwa. No bo oczywiście nie chcę, żebyście wy pełni oczekiwań rodem z jakiegoś anime polecieli do tej Japonii i się totalnie zawiedli. Japonia jest naprawdę przewspaniała, czy to za sprawą tak właśnie, jak powiedziałem wcześniej, kultury, pysznego jedzenia i tak dalej, albo ludzi, którzy na każdym kroku wam pomogą. Natomiast nie chciałbym, abyście doznali tak zwanego syndromu paryskiego, który to tak w wielkim skrócie oznacza rozczarowanie kogoś na to, jak dane miejsce wygląda. A jak nazwa nam sugeruje, syndrom paryski pochodzi od turystów odwiedzających Paryż. A co ciekawe, głównie ten syndrom właśnie dotyczy Japończyków, których kraj dzisiaj sobie weźmiemy pod lupę. Ale żeby nie było, że będę mówił tylko o tym, co anime źle obrazuje, jak wygląda realna Japonia, ale też poruszymy sobie parę kwestii, o których się mogliście zastanawiać, czy faktycznie w Japonii one takie są, czy też nie. Zacznijmy od czegoś, nad czym ja osobiście ubolewam. Co prawda nie jest to może jakiś reżim jak w Korei Północnej, gdzie ma się listę fryzur, jakie można nosić, ale ogólnie rzecz mówiąc, no w Japonii, a dokładnie to w szkołach, naprawdę ciężko jest mieć jakiekolwiek inne włosy, nie tylko jeśli chodzi o ich ułożenie, ale i o również kolor, od tych standardowych, czyli czarnych. No sorry, ale w szkołach tam nie spotkacie ludzi, którzy mają fryzury rodem z jakiegoś po prostu Yu-Gi-Oh, gdzie każdy ma osobny włos w innym kolorze i układa się on w jakieś piramidy czy inne dzikie puzzle. I niestety, ale to samo się tyczy kręconych włosów. Czytałem na Reddicie, nie wiem czy to jest dobre źródło, ale jakieś jest, że w przypadku osób, u których się włosy naturalnie kręcą, ci musieli zdobyć nawet zaświadczenie od lekarza w tej sprawie, bo inaczej byłby po prostu problem. Natomiast spokojnie, moi drodzy, na fryzurach się tutaj nie kończy. W szkołach nie tylko nie możecie mieć farbowanych włosów, pasemek, ale i również normą jest tutaj zakazany make-up, czy też wszelkiego rodzaju kolczyki. Jeżeli się zastanawiacie, czemu make-up jest tak bardzo zabroniony w szkołach, to nawet słyszałem wywiad z jednym z japońskich nauczycieli, który to wszystko podsumował do tego, iż dziewczyny w bardzo młodym wieku właśnie przez make-up potrafią wyglądać jeszcze, no, jeszcze bardziej dojrzale. I jakkolwiek to nie zabrzmi, to coś w tym faktycznie musi być, bo już od paru lat widzę w Polsce nawet, że taki, no nie że trend, ale z drugiej strony tak, że dziewczyny w naprawdę młodym wieku typu 13-14 lat potrafią wyglądać jak 18-latki, czego przykładem jest chociażby Vicky Gabor, która no, jak na swój wiek jeszcze 2 lata temu, no nie powiedziałbym, że miała akurat tyle lat. Na przykład też takie dziewczyny, według tego co mówił ten nauczyciel, mogłyby załóżmy pójść do baru na przykład, może udałoby im się kupić ten alkohol i tak dalej, no nie wiadomo. A więc jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie w Japonii, by nic się takim osobom, no powiedzmy, no dziewczynkom, się nie stało, bo wielokrotnie były takie sytuacje w Europie czy nawet w Polsce, że właśnie dziewczynie dawano o wiele więcej lat niż właśnie miała faktycznie i to wszystko przez make-up. I teraz pytanie takie pozakonkursowe, czy ja uważam, że make-up faktycznie powinien być, nie wiem, zakazany dla dziewczynek, dla 14-latek czy coś? No, mi się wydaje, że kompletnie nie. To jest kwestia po prostu Japonii i tego, jak oni wychowują swoje dzieci. Natomiast ja uważam, że make-up nie zawsze po prostu też ten wiek tej dziewczynce dodaje, dlatego dla mnie nie byłby to żaden problem, ale oczywiście to zależy też również od make-upu. Powiedzmy, że i tak nie rozumiem tego, dlaczego ten make-up jest absolutnie zakazany, nawet w najmniejszym po prostu procencie. Zostańmy jeszcze na chwilkę przy szkole i spójrzmy teraz na temat związków, czy też po prostu relacji. W niektórych szkołach, bo zakładam, że na pewno nie we wszystkich, ale no, jest szansa po prostu, że będzie obowiązywał zakaz tak zwanego isekoju, czyli po prostu związków pomiędzy chłopakiem a dziewczyną. Tylko nie wpisujcie sobie tej frazy w Google Grafika jak coś, bo wam wyskoczy anime na H. Generalnie, jeśli jakimś cudem by się wydało, że dziewczyna się spotyka z takim chłopakiem, to może dojść do sytuacji, że będą oni zmuszali na tej parze, na nich, by ci ze sobą zerwali, co jest
no totalnie popierdzielone, nie oszukujmy się. I ciekawie się tego słucha, gdy tak wiele anime szkolnych jest przede wszystkim właśnie o związkach, a najlepszym przykładem tego anime, w którym w sumie po kolei wszystkie te zasady, o których mówiłem, są łamane, to jest Hori Miya, bo tam nasza dwójka bohaterów, czyli Hori oraz Miyamura, spotykają się ze sobą i do tego Miyamura jest totalnie odwalony w różne kolczyki i tak dalej, no to też nie jest w ogóle legalne w szkole nosić. A jaki jest tego powód? Cóż, bardzo idiotyczny, jednocześnie powiedziałbym logiczny, ale i tak zjebany. Otóż, taka dziewczyna czy chłopak ze swoim partnerem bądź partnerką, gdyby faktycznie się właśnie spotykali i tak dalej, mieliby mniej czasu na naukę, ich oceny by mogły poszybować w dół i tak dalej. No generalnie mamy swego rodzaju sytuację, że szkoła narzuca nawet w twoim prywatnym życiu pewne zasady, których się musisz trzymać. I oczywiście, żeby nie było, w Japonii są szkoły, które mają tych zasad mniej bądź w ogóle, żeby w pewnym sensie szanować też sferę prywatną takiego ucznia, ale takie szkoły to ja mogę sobie zdecydowanie policzyć na palcach jednej dłoni, albo może na dwóch. W ogóle zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy nauczycielach. Jak możecie kojarzyć, to była pewna scena w Boku no Hero, gdzie normalnie All Might, czyli nauczyciel Midoriya, przyszedł do domu właśnie Deku oraz do jego mamy, aby porozmawiać na temat przyszłości Deku w szkole. I to bardzo dobrze pokazuje to, iż faktycznie nauczyciele bardzo mogą się, że tak powiem, wtrącać do waszego życia prywatnego. Oczywiście wspominając moje słowa sprzed chwili o tych związkach, ale załóżmy, że jest taki nauczyciel, który usłyszy nawet przypadkowo jakąś rozmowę uczniów, którzy będą plotkowali na temat jakiegoś innego ucznia, który powiedzmy to, że ma problemy w domu, czy to finansowe, czy też te bardziej natury psychicznej. Taki nauczyciel, no nie wiem, czy jest zobligowany do jakichkolwiek działań, ale i tak będzie mógł i bardzo często to robi, tak właśnie wtrącać się, starać się pomóc, przyjść normalnie do waszego domu i spróbować wesprzeć w trudnych momentach takie dziecko. Oczywiście jeszcze raz to podkreślę, że to wszystko jest ze względów bezpieczeństwa i aby uczniowie mieli jak najnormalniejsze miejsce do nauki i samorozwoju. I Japończycy naprawdę przykładają do tego sporą wagę, by szkoła takim właśnie miejscem była. Przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, która po prostu w anime wygląda zupełnie inaczej niż w Japonii, czyli język. Zwroty czy też po prostu słowa, jakiekolwiek słyszycie w anime typu oj, 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 nani, date, bajo, kumalski. Serio, tego typu rzeczy wykręcają Japończyków bardziej niż was by skręcała czarna dziura, gdybyście do niej wpadli. Także naprawdę, nie wiem, czy też ktokolwiek normalny by pomyślał, że Japończycy naprawdę używają tych zwrotów na co dzień, ale, no ale proszę bardzo, dla tych, którzy nie wiedzieli. W anime te wszystkie zwroty są tak bardzo często powtarzane, gdyż musi być swego rodzaju przekoloryzowanie, pełne energii i tak dalej, aby zachęcić widza do dalszego oglądania. Kolejną rzeczą, jaką sobie omówimy, to popularność samego anime w Japonii. Bo nawet jeśli pomyślicie sobie o tym, że są takie dzielnice jak Akihabara, albo że jakieś postacie występują w reklamach, na przykład McDonalda, czy różnych czekolad Lotte i tak dalej, to i tak częste oglądanie anime jest tak samo niecodzienne, jak za granicami Japonii. W końcu skądś ten termin otaku się musiał wziąć, czyż nie? Natomiast te wszystkie czasy, gdy anime było źle postrzegane, to panie, jakby te czasy już na szczęście dawno minęły. Oczywiście, no nie wszyscy Japończycy nie oglądają o 8 rano kolejnego odcinka One Piece'a i nie idą do kina na Demon Slayera, ale jest to i tak o wiele częstsze niż było jeszcze te paręnaście lat temu. I wydaje mi się, że najlepszym tego po prostu dowodem będą sukcesy filmowe chociażby takich filmów jak Kimi no Na wa, Tenki no Ko, Demon Slayer i tak dalej, i to w samej właśnie Japonii. A co do filmów na przykład Makoto Shinkai'a, czyli właśnie no na przykład Kimi no Na wa, to te naprawdę świetnie odzwierciedlają na przykład krajobrazy czy przeróżne metropolie. Pewnie widzieliście te różne przebitki, gdzie dana scena odgrywa się w jakimś danym właśnie filmie anime, a potem jest przebitka na realne miejsce, na podstawie którego zrobiono tę scenę. Takie detale dla nas, w sensie obcokrajowców, są na pewno, no, bardzo ciekawe, ale zakładam, że są dla Japończyków jeszcze bardziej ekscytujące, no bo to jest tak samo jak dla nas, gdy mamy anime o Polsce, gdzie protagonista się nazywa Rafał. Natomiast jeśli chodzi, załóżmy, o te legendarne dachy w szkołach, w jakichś tam szkolnych romansach i tak dalej, serio, ten motyw tak często jest powtarzany, tak często widzimy jakieś sceny, gdzie uczniowie jakiejś szkoły po prostu się tam udają na dach, gdzie tam gadają, tam jedzą sobie jakieś tam właśnie rzeczy w trakcie przerwy, a w Japonii tak po prostu nie ma. Mało która szkoła pozwala swoim uczniom na wyjście na taki dach, o ile w ogóle jakakolwiek na to pozwala, także no. I słuchajcie, na koniec wam zostawiłem naprawdę wisienkę na torcie, normalnie najważniejszy aspekt dla każdego z was, kto chciałby się uczyć języka japońskiego. Oczywiście wypowiadam się jako totalnie, no po prostu ekspert, który jest totalnie nihongo, na Duolingu mam streaka 2000 dni i przeszedłem całą Japonię od góry do dołu i rozmawiałem po prostu z każdym jej mieszkańcem. Zapewne większość osób z was, która no, chciała po prostu w pewnym momencie polecieć do Japonii, chciała się nauczyć też języka japońskiego. Chcieliście pewnie oglądać anime bez napisów,
polecieć do Japonii, wszystko pięknie rozumieć, zamówić jedzenie po japońsku i tak dalej. Jeśli chcielibyście faktycznie w tę stronę iść, no to wiadomo, słuchanie tego, jak postacie w anime mówią, będzie dla was przydatne, ale wolałbym, żebyście poprzestali powiedzmy na takich klasycznych, bardziej pospolitych zwrotach, które, no cóż, występują naprawdę w każdym tak naprawdę anime. Przykładowo takie zwykłe ittekimasu, czyli że się wychodzi i tak dalej ze szkoły. A mówię to, ponieważ, tak jak mówiłem na początku, jakieś zwroty typu oj, 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 baka i tak dalej, to tam, serio, tego nikt nie używa, naprawdę. Natomiast warto też zaznaczyć, że w anime język japoński potrafi zostać i dobrze zobrazowany, chociażby przez fakt tego, że istnieją tak zwane dialekty. Jeśli ktoś z was jakimś cudem nie wie, czym są dialekty w językach, to tak w skrócie, to tak jakbyście porównali sobie całą Polskę, która mówi, że wychodzi na dwór, a nagle ludzie w Krakowie mówią, że wychodzą na pole. No trochę jajcuję sobie. Dla uproszczenia powiem wam, że dialektów w języku japońskim potrafi być naprawdę sporo, ale i tak w znacznej większości, jak nie w prawie wszystkich anime, używa się tego standardowego, tego najczęściej występującego, czyli tego, który się używa chociażby w Tokio, tak zwanego Hyojungo. Zabijcie mnie, jeżeli powiedziałem to źle. Zresztą uczeni są tego dialektu dzieci od najmłodszych lat. No i generalnie chodzi mi o to, że w anime oprócz takiego standardowego dialektu, to potrafią być postacie, a nawet całe anime, które używają innych dialektów. Na przykład dialektu Kansai-ben, który jak nazwa podpowiada, używany jest w, no kuźwa, regionie Kansai. I przykładami tego jest chociażby Anastazja z ReZero, a w anime Love Complex to w ogóle każdy tam już szprecha w ten sposób. Natomiast załóżmy, że odstawimy na chwilkę te dialekty na bok i zastanowimy się teraz nad zwracaniem się do ludzi w Japonii. Pewnie nieraz w jakimś fantazy, ale i w sumie w takim szkolnym, zwykłym anime, słyszeliście zwroty typu omae, coś tam, że nie wiem, omae wa mo shindeiru i tak dalej. Chodzi mi tutaj o sam zwrot omae, czyli ktoś mówi prosto do konkretnej osoby. Nikt, ale to absolutnie kuźwa nikt normalny by nie wpadł na to, by tak powiedzieć do kogoś w Japonii. No nie ma chuja we wsi, że ktoś tak gada. Ja wiem, że te zwroty potrafią być dla niektórych śmieszne, chociaż dla mnie one, no mnie osobiście skręcają, ale no come on, naprawdę, to tak jakbyście nieironicznie gadali cały czas to drugie słowo z kibili.